Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogusiu z kubkiem gorącej kawusi. Słoneczko już wysoko na niebie, ptaszki ćwierkają, zewsząd dostaję wiadomości, że jest zimno, więc zobaczymy, ile jest u mnie stopni. Zaczynamy nowy dzień, coś ptaki dzisiaj bardzo szaleją, nie wiem o co chodzi, ale tutaj nic ostatnio nie było nigdzie posiane, żadnych takich świeżych rzeczy, także nie wiem, co oni tak szaleją. Zobaczmy, ile tutaj jest stopni. Tutaj mamy już 14, jest godzina 6:30, także zaraz zobaczę, ile jest w szklarni, bo to mnie najbardziej ciekawi. W szklarni ładnie wszystko stoi, nic nie po ułożyło się, także jest ok. Pomidorki ok, papryka ok. Tamte moje kalafiory są też ok. Ciepło jest, całkiem spoko. O, rzodkiewka już taka sporawa. No wiadomo, jeszcze jej jeść tutaj nie będę, bo jeszcze nie wyrosła. Koperku chyba nadal nie widzę. I tutaj roszponki też chyba jeszcze nie widzę, także tak to tutaj wygląda. Zobaczmy, ile jest stopni, tylko postawię sobie kawusię. A tutaj może, żeby mi nie spadła. I tutaj mamy, ile tutaj mamy stopni? 24. Także jest różnica 10 stopni między tu a tu. No i tyle. Także dobrze, że tutaj chociaż nic się nie dzieje. Nie jest aż tak zimno, nie ma takiego jakiegoś przymrozku, jak to opowiadali. Kapusta pekińska już jest na wierzchu, także nie wszystko, ale o, tutaj jest i tutaj widzę, jest, także może coś z tego też będzie. A moje tutaj jeszcze ich nie ma. No one trochę czasu potrzebują właśnie, żeby wykiełkować. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Także obchód zrobiony, zadowolona jestem, bo nic mi się nie stało. Będziemy obserwować mojego kwiatuszka, kiedy się rozwinie, kiedy w końcu pęknie. Róże jeszcze nie pękają, także. Także ja znikam do domciu, idę czytać komentarze, z Wami widzę się później. Życzę Wam oczywiście cudownego dnia, smacznej kawusi, wszystkiego dobrego i lecimy z tym żyćkiem. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogusiu. Ja już jestem zwarta i gotowa do wyjazdu. Jadę, tak jak Wam mówiłam, z Mateuszem do Lublina. Najpierw załatwiamy takie priorytetowe sprawy związane bezpośrednio z nim, a później pewnie udamy się do jakiegoś sklepu, zobaczymy. Buty na szczęście ma dobre, więc te buty, które kupiłam mu ostatnio, takie eleganckie, to jest rozmiar 41, mierzył tak, że powiedział, że są dobre, nie muszą mu kupować kolejnych, bo on w nich i tak nigdzie nie chodzi. Chodził tylko tyle, co miał tutaj, wiecie, egzamin, był na weselu w tych butach i tyle. I później już te buty zostały odstawione w odstawkę, bo wiadomo, że jak to młodzież, młodzież w takich eleganckich butach nie chodzi. Dla nich najlepsze buty to są buty sportowe i w tych butach czują się chyba najlepiej i z tych butów w ogóle mogliby nie wychodzić. A więc chociaż tyle dobrego, bo no nie muszą mu kupować. Więc to jest jakby z głowy, ale i tak czy siak na pewno tutaj wybiorę się z nim na jakieś tutaj, jeszcze do fryzjera w ogóle musimy pójść. Pójdziemy też do sklepu, bo jak już będę umiała go, wiecie, koło siebie, to może coś tam mu będzie jednak potrzeba i trzeba będzie tutaj uzupełnić jego garderobę. A wiecie, że Mateusz to tak bardzo z domu, po pierwsze to nie wychodzi, a z chłopcami zakupy to jest już katastrofa, bo im praktycznie nigdy nic nie jest potrzebne.
albo wchodzą tylko do jednego sklepu i kupują to, co im naprawdę potrzebne, wychodzą od razu, także oni nie lubią chodzić po sklepach. Jeżeli chodzi o paznokcie, to wyglądają całkiem spoko. Może tylko ten jeden, to tak w świetle dziennym wygląda na dość szerokiego, ale jak na wiecie, na takie moje tutaj jeszcze zdolności robienia paznokci, to i tak wydaje mi się, że są całkiem spoko. Ten mógłby być troszeczkę bardziej zaokrąglony, bo reszta jest taka bardziej zaokrąglona, a ten taki bardziej kanciasty. No ale zobaczymy. Dziewczyny ocenią teraz w sobotę, idę na zajęcia, także dziewczyny ocenią moją pracę i powiedzą, czy co tutaj jeszcze trzeba dopracowywać. Więc no chyba tyle. Jedziemy do Lublina, zapraszam Was oczywiście ze sobą, w miarę możliwości będę coś tam Wam pokazywać, a później wracamy do domu i ogarniamy przestrzeń domową. Stylówka na dziś, spodnie czarne z Sinsay, z wysokim stanem, buty baleryjne, już tych butów nie będę Wam pokazywać, do tego bluzka taka sweterkowa też z Sinsay i ramoneska z Kapal chyba. Dzisiaj robiłam rolkę na Instagram, więc tam zobaczycie kilka odsłon różowej sukienki, bo zastanawiam się właśnie, co dobrać do tej różowej sukienki, jaką marynarkę. Między innymi tam była też i ta ramoneska, bo w sumie w kolorze takim bordowym to nic nie miałam. Wiadomo, płaszcz to nie za bardzo. Ten beżowy, który też żeście widzieli, to może nie za bardzo, bo jednak ta pogoda chyba będzie spoko. Dzisiaj jest słonecznie, ale nie jest aż tak upalnie, więc no tak się ubrałam. Najwyżej sobie zdejmę ramoneskę, będę w samym tym sweterku śmigać, także uciekamy, bo czas wiadomo nie stoi w miejscu, a ja czuję, że zaraz będę znowu spóźniona, jak zwykle. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Sprawa z Mateuszkiem załatwiona, a teraz idę zobaczyć na targ. Mają tutaj jakieś kwiatki. Ciekawa jestem, co to jest. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. O, mają te. W jakiej cenie? 20. Cena bardzo dobra. Zdrowa. Bardzo szybko rosnące. A jak ją właśnie przezimować? Bo ja no parę razy próbowałam i jakoś nigdy mi plus nie wyszło. 12-15 maksymalnie i dużo światła. Aha. Nie może wejść w temperaturę powyżej 15 stopni. Mhm. I o połowę się skorzy. O połowę. Po 10. To da mi Pan jedną taką różową. No i poszła na targ i kupiła kwiatków. Kupiłam sobie tą Diplodenię. A poszłam zatem, bo wczoraj Paulinka pytała, po ile truskawki są u nas na Lubelszczyźnie, bo w Namazowszu są po 2 dychy za kilogram. U nas widzę, że są po 23, ale pójdę jeszcze o tutaj zobaczyć. A Mateusz poszedł już, bo tak jak no możecie się zorientować, jestem na Czechowie. Przyjechałam na kawał. Na kawał, na przerwę, to znaczy na przerwę. Załatwiłam, co miałam załatwić z Mateuszem. I teraz właśnie przyszłam na kawę i przy okazji na targ. Pięknie pachną truskaweczki. 20 zł, tak jak widzicie, kilogram kosztują. Śliwy po 20. Morele po 20. Truskawki wszędzie po 20. Szparagi po 14. Kapusta po 6,50 za główkę. Ale ja po kapustę może bym jutro podjechała do szklarni i zobaczyła, po ile są w szklarni. No i tak wygląda targóweczek na Czechowie. A ja teraz już lecę, bo ciocia dzwoni. Przyjechaliśmy na chwilę do
tarasów zamkowych, to znaczy teraz syneczek powiedział do mnie, że to już nie są tarasy zamkowe, tylko teraz to jest galeria Vivo, więc jesteśmy na chwilę w galerii Vivo. Chcę zobaczyć jedną rzecz w Mango, bo chcę zobaczyć taką marynareczkę, jakiś taki żakiecik, wam mówiłam, chyba w stylu Chanel, i chcę pójść na chwilę do Half Price'a i tutaj jest, także idziemy na chwileczkę tutaj i wracamy do Domciu.
melduje powrót do Domciu. I to do Domciu to wróciliśmy już dobrą chwilę temu i to nawet dobre parę godzin temu, bo jeszcze było widno, jak wróciliśmy do Domciu, no ale wiadomo, jak to do Domciu się wróci po, można powiedzieć, całym dniu nieobecności, to też jest coś do ogarnięcia. Dzisiaj mam wrażenie, że chyba będzie vloguś bez jedzenia, bo ja dzisiaj Wam nic do jedzenia nie pokazywałam. Chyba, że jak nie ma aż tak dużo materiału, to Wam tutaj wstawię przed tym klipem ciasto, które robiła ostatnio Juli, bo wiem, że też kilka z Was czeka na ciasto zrobione przez Julcię. Ono wyszło bardzo dobre, także na pewno Wam tutaj go pokażę. To jest takie bardzo, bardzo łatwe, bardzo szybkie ciasto, więc jak będzie mało materiału, to zapewne już żeście to ciasto widzieli. No bo w sumie to ciasto to też robiło się chyba tam 10 minut i ono było gotowe. Także ja wróciłam do Domciu, nałożyłam sobie bluzę i tutaj przed odpaleniem kamery sama do siebie zaczęłam się śmiać. Bo co kadr na zakończenie filmiku, to teraz będzie ta bluza. Ale w domu jest zimno. 20 stopni, ja wiem, dla co po niektórych to jest ciepło, ale dla takich, wiecie, zmarzluchów jak ja, no to jest zimno. Ale wiadomo, no już w piecu nie będę rozpalać, bo nie ma sensu. Bo no na dworze to nie jest aż tak bardzo zimno, więc no tak głupio teraz też tutaj kopcić i palić, zanieczyszczać powietrze. Raczej tutaj, wiecie, można się ubrać w bluzę, czy w jakiś sweter, czy coś innego i zrobi nam się ciepło. Zaraz Wam tutaj wszystko poopowiadam. Przejdziemy do salonu. Dzisiaj za bardzo nie mam Wam co nawet pokazać, bo dzisiaj tak naprawdę to nie zrobiliśmy żadnych zakupów, ale o tym to będzie za chwilę, poza kwiatkami, bo kwiatki oczywiście tutaj kupiłam. Tak jak widzieliście, byłam na targu i na targ zaszłam po pierwsze tylko dlatego, bo byłam na Czechowie, a ja tak można powiedzieć na targ to też troszeczkę chodzę z sentymentu, bo ja kiedyś, tak jak Wam już opowiadałam nieraz, często robiłam zakupy właśnie na takim targu, na bazarze i to są takie, można powiedzieć, sentymentalne wizyty. Poszłam też dlatego, bo Paulinka pytała, tak jak Wam mówiłam, o cenę truskawek. Także sami żeście już tutaj widzieli na przebitce i po ile są truskawki w Lublinie. W sobotę będą u nas tutaj w Chełmie, to znaczy u nas, no nie u nas, bo u nas targu tutaj na wsi nie ma. U nas to można sobie ewentualnie w ogródku uhodować i wtedy ma się przez siebie wyhodowane truskawki i inne owoce, ale będą w Chełmie w sobotę, to zobaczymy, po ile są truskawki w Chełmie na targu. U nas ten targ jest taki bardzo mały, tutaj w Krasnym Stawie, więc tutaj nie wiem, po ile są. Ale no jak będą tutaj jakoś przy okazji, to też Wam nagram, pokażę, albo chociaż dowiem się i powiem, po ile, no bo w sumie to takie dość interesujące. Ciocia też mówiła właśnie, że ostatnio, to znaczy z tydzień wcześniej, to były po 30 zł. Tak jak Danusia pisała jakoś chyba na początku tygodnia w komentarzu, że tutaj przy granicy z Czechami, bo tam właśnie Danusia mieszka, były po 30 zł. Także no ceny są bardzo zróżnicowane. Pewnie co jakiś region kraju, to ta cena będzie się różnić. Bo może gdzieś wystąpiły te przymrozki, może gdzieś nie wystąpiły, była większa ilość deszczu, także będzie to wszystko różniło się cenowo w zależności od tego, no jak rolnicy wyhodują żywność. No ale no to już pomijając truskawki, kupiłam sobie dipladenie. Ostatnio były chyba, można było je kupić w Biedronce, ale no ja nie trafiłam w Biedronce, a tutaj pan miał takie bardzo ładne sadzonki, a też mi się spodobała, bo jak odbierałam w poniedziałek kurczęta tutaj u nas na wsi od jednej pani, bo tam właśnie jest sprzedaż kurcząt, to ona miała, tylko miała w takim jasno-różowym kolorze i stwierdziłam, że można by było w sumie coś takiego sobie posadzić u siebie na tarasie. Także mam tutaj jakieś roślinki tarasowe, mam kilka innych gadżetów tarasowych, więc pewnie jakoś tutaj na dniach też udekoruję sobie taras. Muszę w ogóle kostkę brukową wyczyścić, bo też troszeczkę tutaj chwastów mi narosło. Nie wiem, czy żeście słyszeli, jak ją tutaj hodować, tą dipladenię, bo pytałam pana, więc mało podlewać, a na zimę poniżej 15 stopni temperatura pomieszczenia i ona powinna właśnie nam przetrwać, bo wiem, że też Ania
nie może wyhodować Dipladenii i taki, można powiedzieć, trochę rozmowy z panem przeprowadziłam, co zrobić, żeby ona była wyhodowana, ale ciocia Tereska miała takie okazałe swoje Dipladenie u siebie w domu, a mi się nie udało, bo ja mam niestety, ale powyżej 15 stopni, ale teraz będę wiedziała i będę musiała dla niej jakieś nowe pomieszczenie tutaj na zimę wymyśleć, żeby ją tam postawić, tak żeby no miała poniżej 15 stopni, żeby mi przetrwała, bo jednak szkoda by było, żeby się zmarnowała, jak już uda się ją wyhodować. I tutaj też powiedział, że małe podlewanie, nieduże, żeby właśnie tutaj nie bardzo miała mokre podłoże. Ja sobie tutaj jeszcze na temat tej Dipladenii poczytam w internecie i zobaczę, albo może znajdę jakiś filmik na internecie właśnie z tą Dipladenią, także zobaczę. A tutaj sobie jeszcze kupiłam, nie wiem jak to się nazywa, on mi powiedział, może to będzie też uchwycone na przebitce, to jest roślina jednoroczna i ona potrzebuje znowu dużo ciepła, tak 40 stopni plus, więc będzie idealna tutaj na stronę tarasową. Akurat te tulipany, przypomniałam sobie, że są w takim, wiecie, opłakanym stanie, one w ogóle tutaj nie rosły, w ogóle się nie utrzymały, w ogóle nawet nie wypuściły żadnego kwiata, więc tulipany wykopię. Cebulki sobie zachowam i w to miejsce posadzę tego kwiata różowego, który potrzebuje dużą ilość słońca, ciepełko 40 stopni, wodę i on ma kwitnąć tak właśnie na różowo aż do przymrozków. Były jeszcze białe kolory, także to są moje okazy z targu. Byłam też w Biedronce i chciałam Wam polecić arbuzy. Ostatnio kupiłam arbuza, tak jak widzieliście, tutaj dzieciaczki skończyły połówkę, więc Wam nie będę już tego pokazywać, ale chcę Wam polecić, bo jest naprawdę przepyszny arbuz w Biedronce, słodziutki, dojrzały. Mam nadzieję, że ten nowy, który dzisiaj zakupiłam, też będzie słodziutki, dojrzały. Teraz jest po 3,99 za kilogram. My kochamy arbuzy i w okresie takim właśnie letnim zajadamy się nimi. Mam nadzieję, że moje arbuzy też wykiełkują i będę miała swoje owocki, więc arbuzik kupiłam. A tak poza tym w Biedronce to wzięłam tylko chleb i bułki. A i jeszcze, przepraszam bardzo, nie chleb i bułki, bo jeszcze mam kiwi, to są roślinki, poza tym bardzo tutaj takie ładne, jutro je rozpakuję, nie wiem gdzie będę je trzymać, czy posadzę je do donic, bo tutaj też tak myślałam właśnie, żeby posadzić je w donice, one są też ciepłolubne, trzeba je na zimę owijać, bo mogą przemarznąć i się zastanawiałam, tak, mrozoodporność 6, a nie wiem co to oznacza. One były po 8 zł. Ja ostatnio miałam kiwi, mini kiwi, ale niestety ono mi nie przetrwało, a że zobaczyłam, że tu są naprawdę takie bardzo ładne, jak na Biedronkę sadzonki, stwierdziłam, biorę. Biorę i to dwa trzeba wziąć, bo one chyba się nawzajem zapylają i opcja jest taka, żeby posadzić je w donice, dwie duże donice, nawet tutaj na tarasie, żeby postawić te donice i później przenosić je do pomieszczenia zamkniętego, najwyżej do jakiegoś garażu, pomieszczenia takiego, wiecie, no gospodarczego. My mamy i garaż, i pomieszczenia gospodarcze, więc u nas to nie jest problem. I może wtedy udałoby mi się je przetrzymać. Albo nawet i do piwnicy, chociaż w piwnicy to jest mało światła, bo tam są nieduże okna. Ale o tym będę myśleć. Kupiłam sobie dwie sztuki, bo naprawdę już ich nie było, a to były takie dwie dość ładne sadzoneczki. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to są zwykłe klapki ogrodowe. Bardzo też je lubię. Nie było większych rozmiarów, bo miałam wziąć dla całej rodzinki. Ale no wiecie, moje dzieciaki starsze mają już rozmiary powyżej 40, więc nie było takich dużych rozmiarów. A znowu dla Antośka nie było dziecięcych, więc wzięłam tylko jedną parę takich klapek ogrodowych do ogrodu, do pielenia, wyskoczyć tak na chwilę nawet do kurnika, co roku kupuję i one zawsze mi się sprawdzają. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o zakupy. Dzisiaj jakoś nie był chyba mój dzień na zakupy, ale to już idziemy do salonu, zaraz Wam troszeczkę poopowiadam i pożegnam się z Wami. Będzie taki może troszeczkę krótszy ten vloguś, troszeczkę może mniej ciekawy, ale pogadam sobie, można powiedzieć tak, jak z koleżankami przy herbatce.
chwileczkę sobie pogadam i znikam. Ostatnio jedna z Was pytała, skąd jest ta stacja ładująca, więc ta stacja ładująca jest z Biedronki, bardzo fajnie się sprawdza. Tutaj sobie postawiliśmy na tym stoliku w salonie. W sumie chciałam bardziej, żeby stała tam w korytarzu, ale tutaj też w sumie można ładować telefony, czy tam nawet słuchawki, czy inne rzeczy. Także jak ktoś ma potrzebę, to podłącza kabelek i bardzo szybko, sprawnie się ładuje wszystko naraz, także nie trzeba już tych wtyczek. Bardzo fajna i ona była chyba za 29,99. Jakoś wiem, że ostatnią sztukę upolowałam, bo tak wpadłam, chyba to nie był poniedziałek, nie, raczej nie był poniedziałek, gdzieś wtorek, środa może była, ale to już było jakiś czas temu i to też pokazywałam Wam na YouTubie w holu zakupowym z Biedronki, także jak będziecie mieć gdzieś okazję zakupu, to Wam polecam, bo bardzo fajny gadżet, przydatny w domu, gdzie ładujecie kilka rzeczy naraz i gdzie jest Was no troszeczkę więcej niż jedna osoba. W sumie to dla jednej osoby to też bardzo by tutaj się sprawdziła ta stacja ładująca. Fajna też taka opcja dla jednej osoby, no bo wiadomo, teraz większość rzeczy, z których korzystamy, których używamy, no to jest właśnie na prąd ładowanie takie USB, czy to właśnie nawet o zegarek, czy to słuchawki, czy to telefon, czy to jakiś tablet, czy jakiś tam inny gadżet elektroniczny. Ja na tej elektronice to tak nie bardzo się znam, ale wiadomo, każda rzecz tutaj można się też nauczyć. Wszystko jest dla ludzi. A jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy wyjazd, to można powiedzieć, że był udany. Ogarnęliśmy tutaj dla Mateusza bardzo ważne sprawy. Później byliśmy, tak jak widzieliście, to znaczy no nie widzieliście, bo chyba domu cioci to Wam nigdy nie pokazywałam. Może raz tam z jakiejś okazji, może urodzin czy coś takiego i chyba na Wielkanoc może jak, no może jakieś tam przebitki były, ale no dzisiaj Wam nie pokazywałam, pokazałam Wam tylko targ, także byliśmy na kawusi, wypiliśmy kawusię, zjedliśmy obiad. Ciocia też już jest, wiecie, no nie jest pierwszej młodości, więc trzeba tutaj też odwiedzać, rozmawiać, no wiecie o co chodzi. Wy też pewnie odwiedzacie tutaj swoich bliskich, bo póki trzeba właśnie, tak jak Wam mówię właśnie, póki jeszcze właśnie są, to trzeba im też tutaj jakiś czas poświęcić. No i jak mam tylko sposobność, to zawsze do tej mojej cioci zajdę. To jest też moja matka chrzestna, więc no tym bardziej trzeba właśnie tutaj odwiedzać. Nie mówię, że codziennie jeździć czy coś takiego, no ale raz na jakiś czas przy okazji trzeba właśnie tutaj odwiedzić, zobaczyć co słychać. Później pojechaliśmy z Mateuszem do tarasy, znaczy dla mnie to tarasy zamkowe, bo wcześniej to była nazwa tarasy zamkowe, teraz to jest galeria Vivo. Nie wiem nawet od kiedy zmienili nazwę na galerię Vivo. Pojechaliśmy tam, bo tam jest sklep Mango, a ja miałam, można powiedzieć, upatrzony na stronie internetowej taki żakiecik w stylu Chanel. Oczywiście Chanelki w Mango nie było. To co było, to było takie, no nie podobało mi się. Jedno było takie kremowe, ale miało jakieś takie wystrzępienia. Druga sprawa, to był poliester. A dać za poliester 300 zł, no to tak troszeczkę po mojemu dużo. Zresztą ja wiedziałam, że sklep Mango to jest no dość takim drogim sklepem. Ładnie wyglądała ta Chanelka na stronie internetowej, gorzej w rzeczywistości. Były chyba tylko dwie, ta kremowa, którą widzieliście, i niebieska. Ta niebieska była ładniejsza, ale niebieska nie będzie pasować do różowej sukienki, tej takiej fuksjowej. No i stwierdziłam, że nie ma co chodzić i szukać na siłę. W Zarze też nic nie było. Jeden był tylko ten granatowy, ale on też tak nie zrobił takiego efektu wow na mnie. Żebym ja kupiła rzecz, to musi na mnie zrobić efekt wow. I taki efekt wow zrobił płaszcz, który żeście też widzieli z Half Price. On był z Tommy coś tam, już nie pamiętam nazwy, London. Przecena była dość spora, bo oryginalnie kosztował 2000 chyba 200 zł. Tommy Baker czy coś takiego, no nie będę sobie zmyślać, ale tam jest na przebitce. Z 2200 zł był przeceniony na 389 zł. Spodobał mi się
i to była wełna. Chyba też Wam tutaj nagrałam przebitkę ze składu, ale no ja teraz nie potrzebuję takiego płaszcza, więc no nie kupiłam go. Podobał mi się, dobrze się w nim czułam. To był rozmiar M, który żeście tutaj widzieli, który mierzyłam. Nawet było troszeczkę luzu, więc jakaś taka bluza czy jakiś taki cieplejszy sweter na zimę na pewno by wszedł jeszcze pod ten płaszcz. Miał bardzo ładny taki zielono-butelkowy, taki zgniła zieleń, bardzo ładny kolor był. Wydaje mi się, że marka też bardzo dobra i jak taka przecena, prawie 1500 zł, na troszeczkę więcej, no to wydaje mi się, że deal byłby całkiem spoko, tylko no tak jak Wam mówię, ja teraz szukałam jakiegoś takiego żakieciku do sukienki, no i później jeszcze muszę zastanowić się, w czym ja pójdę na bierzmowanie. Bo tak naprawdę to w tych sklepach nic nie ma. Mi się nic nie podoba. Wszystko jakieś takie jest nijakie, bym powiedziała. Nawet nie miałam ochoty dzisiaj nic poprzymierzać. W sumie to byłam tylko w Zarze. To Zary jest, mierzymy i ono tutaj albo już było, albo będzie zaraz na dniach. Bo tam jest taki fajny kostium, który bym chciała, żebyście mi tutaj doradziły. A zresztą jak ja sobie montuję, to też widzę u siebie, jak ja w tym wyglądam. Także to, no i zobaczymy. Jutro też wybieram się do miasta, bo jutro jadę z Mateuszem do fryzjera, bo dzisiaj nie zdążyłam obciąć syneczkowi włosy. To znaczy, no nie ja, tylko nie zdążyliśmy już do fryzjera, więc jutro wybieram się do fryzjera. Zrobię Mateuszowi fryzurę. Miałam też jechać i to nie ukrywam, że miałam też jechać, ale jak mam być z Wami szczera, to szkoda mi jest obcinać włosów. Długo nad tym myślę. Myślę już cały tydzień, jak nie dłużej właśnie, o tym, czy ja troszeczkę podciąć, czy nie. Szkoda mi ich, bo dobrze się czuję w takiej długości. Zastanawiam się jeszcze, że może bym tutaj zapytała się mojej koleżanki, czy by mi troszeczkę ich nie podcięła. Ale tak jak Wam mówię, jest mi ich szkoda, bo jeszcze nie urosły do takiej długości, żeby mi tutaj ładnie je wyrównać, żeby tutaj były, wiecie, dłuższe. Bo ja bym chciała już sobie zrobić taką fryzurę, żeby tutaj było dłużej, ewentualnie z tyłu troszeczkę krócej, ale jeszcze tego tutaj nie uda się zrobić. Bo tutaj no nie są takiej jeszcze oszałamiającej długości, bo są nierówne. A ja bym chciała właśnie, żeby one były równe i to takie, żeby można było później ewentualnie jeszcze je związać. Także to są takie moje debaty, takie moje dylematy i długo się nad tym zastanawiam. Ale na pewno ja pójdę też jakoś i je troszeczkę tutaj wyrównam, tylko może jeszcze niech troszeczkę podrosną. Dzisiaj wstawiłam tak w ogóle, to wstawiłam rolkę na Instagramie i chyba na ten temat już dzisiaj nie będę rozmawiać, nie będę dzisiaj tutaj jakichś takich tematów, wywodów wymyślać. To znaczy wymyślać, no ja już mam tutaj jakby, co to mam powiedzieć, to ja tutaj już wiem. Bo w sumie to może tak po mnie, to ja mam oczy, mam lusterko, ja wiem jak wyglądam, ale to bardziej tyczyłoby się młodych dziewcząt, bo w sumie no jak my, tak dorośli ludzie w taki sposób do siebie tutaj piszemy, to jak taka nastolatka poczyta o tym wszystkim, to tutaj może po mnie to może spłynie jak po kaczce, bo ja mam już swoje lata, ja mam lusterko w domu, wiem jak wyglądam, dobrze czuję się ze swoim ciałem. Mojemu mężowi też się podobam taka jaka jestem i ja raczej tutaj specjalnie coś zmieniać dla kogoś nie zamierzam. Gorzej chodzi mi właśnie o takie nastolatki w wieku Julci, bo jak ona właśnie na przykład by poczytała, albo by na przykład, nie wiem, na przykład pod jej postem by ktoś takie coś napisał, no to taki młody człowiek, młoda dziewczyna już raczej mogłaby się załamać i no i źle mogłoby to się właśnie tutaj odbić na jej psychice, albo nawet i na zdrowiu. Także jak coś piszemy, to się 10 razy zastanawiamy o tym, co chcemy komuś napisać, a poza tym, no tak kobieta kobiecie, to tak troszeczkę dziwnie brzmi, no ale to już wiecie, nieważne, na pewno ja tutaj ten temat też poruszę, bo w sumie, tak jak Wam mówię, chodzi mi o obronę młodych dziewcząt,
które dopiero wkraczają w swoje dorosłe życie. Ale to nie jest teraz czas na wywody, bo to już jest godzina 21:30. Ja jeszcze byłam tutaj, podlałam swoją szklarnię, podlałam swoje roślinki i nakryłam truskawki, bo przecież dzisiaj w radio mówili, że przymrozki mają być na zachodzie i na wschodzie, tak jakby tutaj na południu Polski, bardziej właśnie tutaj południowy zachód, południowy wschód, chyba tylko tam na północy ma obyć się bez przymrozków, chyba w Gdańsku ma padać deszcz, tam nad morzem. No i ja byłam tutaj poprzykrywać troszeczkę swoje truskawki, bo jednak chciałabym zjeść trochę truskawek ze swoich krzaczków, a nie pozwolić im wymarznąć. Wiem, że chyba w Kraśniku były takie potężne przymrozki i tutaj w okolicach Kraśnika sporo sadowników straciło swoje uprawy, czyli truskawki, jabłka, całe sady, także naprawdę to jest przykro, wielka tragedia i to jest taka właśnie uprawa pod chmurką. Dobra, znikam. Dzisiaj już nie zmęcę. Miałam robić paznokcie, ale nie ukrywam, że dzisiaj jakoś nie mam natchnienia. Jestem troszeczkę zmęczona podróżą, więc jutro będę ogarniać paznokcie, będę ogarniać Mateusza, będę ogarniać całą rodzinkę na przyjęcie komunijne i później będę coś działać w ogrodzie. Także pozdrawiam, życzę cudownego dnia. Mam nadzieję, że vloguś Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!